prezesem Ruchu Narodowego oraz wieloletnim działaczem Młodzieży Wszechpolskiej. Przywitajmy gromkimi brawami. Proszę Państwa, a ja w ogóle taką propozycję, jakbyśmy, jeśli Państwo tutaj do przodu usiądą, to ja bez mikrofonu wtedy będę mówił. Mogę dobra prosić Państwa? Akustyka, dobra akustyka, tu jest bez mikrofonu. Możesz mówić bez. Tak? No dobrze. Dobrze, dobrze. Witam Państwa serdecznie, po raz chyba już trzeci w Słupsku jestem ze spotkaniem, nie wiem, drugi? Nie był. Może drugi dopiero. Może drugi. W każdym razie bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za to, że Państwo poświęcili to późne popołudnie w środku tygodnia, nie tak do końca sprzyjającej godzinie, jeszcze w trakcie trwania Mistrzostw Europy. To dla niektórych przynajmniej duże poświęcenie, zdaję sobie z tego sprawę. Także tym bardziej gorąco witam na dzisiejszym spotkaniu. Szanowni Państwo, standardowo spotkania Ruchu Narodowego, takie otwarte, publiczne, odbywają się w nieco inny sposób niż to ma zazwyczaj miejsce, jeśli chodzi o spotkania polityków objeżdżających kraj. Mianowicie my na tych spotkaniach nie tylko zajmujemy się bieżączką polityczną, nie tylko wyłącznie tym, co Państwo możecie obserwować w telewizji, takimi połajankami, ale też chcemy przekazać jakąś konkretną treść. W takiej formie, jakiej można, jakiej się da, w jakiej czas pozwala. Dlatego to spotkanie również podzielimy sobie na dwie części. Pierwszą część, ja postaram się zmieścić w około pół godziny, aczkolwiek z roku na rok przychodzi mi to coraz ciężej, żeby mieścić się w ściśle wyznaczonym czasie i z kolejnymi objazdami Polski, a może już z postępującym wiekiem coraz bardziej się rozgaduję, ale postaram się w pół godzinie zmieścić i w tej pół godzinie omówić, wyjść od omówienia sytuacji na Bliskim Wschodzie po to, żeby przedstawić kontekst Polski. On dzisiaj zwłaszcza jest bardzo szczególny, bo dzisiaj również dostaliśmy informację, że pan minister Macierewicz chce jeszcze w tym miesiącu wysłać 4 samoloty na Bliski Wschód. A my mamy sobie porozmawiać dzisiaj, wyjść od tego, jak powstało państwo islamskie, jak ono w ogóle zostało utworzone, jaki ma to związek w ogóle z polityką międzynarodową, z polityką polską i gdzie my jesteśmy jako państwo w tym wszystkim. A w drugiej części, po tej mojej prelekcji, będzie czas na pytania od państwa. W tym pytania nie dotyczące wyłącznie sfery polityki międzynarodowej, geopolityki, ale również to, co będzie Państwa interesowało, również polityki wewnętrznej. Przechodząc jednak do zasadniczego tematu. Państwo islamskie. Skąd się wziął taki twór? Otóż, proszę Państwa, żeby zrozumieć, żeby zdać sobie sprawę, w jaki sposób doszło do powstania państwa islamskiego, no to trzeba przeanalizować region Bliskiego Wschodu. Ja oczywiście nie będę tutaj robił wykładu, bo on sam sobie potrwałby kilka godzin. Zwrócę Państwu uwagę tylko na kilka faktów, które miały miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Mianowicie Bliski Wschód to jest region, którym mamy do czynienia z granicami państwowymi w większości wyznaczonymi przez kolonizatorów, przez Anglików, przez Francuzów, przez tych, którzy kolonizowali ten region w XIX, na początku XX wieku i pozostawili po sobie państwa. Kiedy w drugiej połowie XX wieku kolonializm upadał i poszczególne państwa zyskiwały niepodległość, pozostawili po sobie szereg państw, które mają wyznaczone granice, aczkolwiek te granice są dosyć sztuczne w tym znaczeniu, że nie są to, że są to granice, które idą w poprzek podziałów etnicznych, kulturowych, religijnych. I takim przykładem takiego państwa jest chociażby Irak,
który składa się z południa szyickiego, czyli muzułmanie, ale wyznania szyickiego, 60%, 30% sunnitów, 10-12%, zależy od tych trzech proporcji szyitów, Kurdów na północy, z zupełnie innej grupy etnicznej niż Arabowie. To jest jeden z wielu przykładów. Takim przykładem jest Syria, takim przykładem jest do pewnego stopnia Liban. Czyli mamy do czynienia z państwami, których nie ma wykształconych narodów w rozumieniu europejskich. Na Bliskim Wschodzie nie ma narodów w rozumieniu europejskim. Są różne grupy etniczne, są grupy religijne. Natomiast były podejmowane próby budowy takich narodów w oparciu o wspólnotę państwową. Głównie było to związane z tak zwaną ideą arabskiego socjalizmu, która tak naprawdę była ideą arabskiego nacjonalizmu. Były próby budowania najpierw Republiki Panarabskiej w latach 50., 60. Mieliśmy chociażby prezydenta Egiptu Nassera, który chciał tworzyć, między innymi ma próba utworzenia federacji Egipt-Syria. Te próby się nie powiodły, ale w ramach tych państw, takich jak Egipt, jak Syria, jak Irak, do władzy doszły partie, partie Baas, które to partie właśnie budowały taki nacjonalizm państwowy w oparciu o granice państwowe, tak? Nieważne, czy jesteś Kurdem, czy jesteś szyitą, czy jesteś sunnitą, czy jesteś chrześcijaninem, jesteś Syryjczykiem, mówiła ta oficjalna ideologia państwowa. To samo było w Iraku. I właściwie, żeby te państwa trwały i się rozwijały, był to jedyny model, jest to jedyny model, jakim można oprzeć tak naprawdę wspólnotę konstytuującą te państwa. W Iraku było to związane z Saddamem Husseinem, o którym co by nie mówić, tak, był krwawym dyktatorem, ale trzeba powiedzieć, proszę Państwa, w Syrii było to związane z, jest związane z dynastią Asadów, najpierw z Hafezem Asadem, a teraz z jego synem Basharem el-Asadem. Więc trzeba sobie powiedzieć, że generalnie, co do zasady, dyktatorzy świeccy na Bliskim Wschodzie to jest wariant lepszy dla świata, dla tych społeczeństw, a zwłaszcza dla chrześcijańskich mniejszości, niż islamistyczna demokracja, niż próby wprowadzenia demokracji. Dlaczego? Zaraz o tym powiem. To jest jedna rzecz, którą musimy wiedzieć o Bliskim Wschodzie. Druga rzecz to oczywiście tradycyjne, konserwatywne monarchie islamistyczne, takie jak ta, największa z nich, Arabia Saudyjska, tak? Jak Arabia Saudyjska z najbardziej taką skrajną, radykalną wersją islamu w postaci wahabizmu. Pamiętajcie Państwo, że to Arabia Saudyjska jest właśnie i sponsorem, i matecznikiem najbardziej radykalnego islamu na świecie. A o tym jeszcze dwa słowa jeszcze powiem. Mamy również państwa takie jak szyicki Iran, czyli Republika Islamska, ale w wersji szyickiej, trochę innej niż większość innych państw sunnickich. No i mamy taką mozaikę na Bliskim Wschodzie. Teraz, skąd się bierze ten ekstremizm islamski? Gdzie on znajduje swoją pożywkę i gdzie on znajduje swoje źródła? Proszę Państwa, główne trzy źródła. O jednym już powiedziałem. Pierwsze to jest Arabia Saudyjska jako źródło takiej ideologicznej i finansowej również, bo jest to niezwykle bogata monarchia, niezwykle i finansowej podbudowy dla radykalnego islamu, tego wahabickiego. Drugie źródło ekstremizmu islamskiego to sytuacja w Palestynie. Kilkadziesiąt lat trwający konflikt palestyńsko-żydowski prowadzi do radykalizacji. Również na tym tle powstają islamskie radykalizmy. Trzeci wreszcie element, który jest, to jest element związany z wojną w Afganistanie. Szanowni Państwo, w 1979 roku rozpoczęła się sowiecka inwazja na Afganistan. Po co? Po to, żeby u władzy byli tam komuniści. Ta sowiecka inwazja na Afganistan, będąca zresztą jedną z przyczyn, dla których Związek Sowiecki przegrał rywalizację z Stanami Zjednoczonymi w latach 80., trwała 10 lat ta wojna, kosztowała ogromnie dużo, nie tylko krwi, ale finansów, sprzętu i tak dalej, Związek Sowiecki. A co robili w tym czasie Amerykanie i Saudyjczycy? Oni wspierali tych Afgańczyków walczących z Sowietami, wspierali mujahedinów, wspierali radykalny islam, bronią, pieniędzmi, ideologią. To nieprzypadkowo właśnie w Afganistanie w latach 90., już w pierwszej połowie lat 90., do władzy doszedł bardzo radykalny, islamistyczny reżim talibów.
właśnie tam. To był skutek wspierania określonych sił przez Stany Zjednoczone i przez Arabię Saudyjską i to było ściśle zaplanowane. To było ściśle zaplanowane. Tak wspieramy przeciwko Sowietom. Teraz proszę Państwa, co dzieje się w latach 90. W latach 90. mamy wzrost u takich ugrupowań jak Al-Qaida. Al-Qaida, Osama Bin Laden. Kim jest Osama Bin Laden? Panie Państwo, Osama Bin Laden jest Saudyjczykiem. Pochodzi z tego królestwa, jest z bardzo bogatej saudyjskiej rodziny. Pochodzi z tego królestwa, które jest, no, po Izraelu drugim największym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Al-Qaida się rozwija. Rozwija się w sposób zadziwiający, ponieważ Stany Zjednoczone w kilku momentach, przynajmniej w latach 90., kiedy mogą skutecznie uderzać w Al-Qaidę, nie robią tego. A co czytamy w dokumentach amerykańskich z przełomu wieku, czyli lat 90. i 2000? Czytamy, że największym zagrożeniem dla interesów amerykańskich jest oczywiście Iran z jego antyamerykańską agendą i że są właśnie te świeckie reżimy nacjonalistyczne typu Irak Husajna, typu Syria, Asada, Libia, Kaddafiego oczywiście. To jest największe zagrożenie dla interesów amerykańskich. I Amerykanie nie uderzają bardzo mocno w Al-Qaidę w latach 90. Natomiast tak definiują swoje główne zagrożenie i to, co trzeba zmienić na Bliskim Wschodzie, żeby realizować interesy amerykańskie. No i przychodzi 2001 rok, Szanowni Państwo. Mamy zamachy na World Trade Center. Mamy kilka tysięcy ofiar, mamy zburzone wieżowce, mamy atak na Pentagon samolotu i tak dalej. Ilu było zamachowców? Chyba 20? Około 20 było tych zamachowców. Nie chcę teraz powiedzieć, żeby ktoś mi potem zarzucił, że kłamie, ale nie wiem, czy 18 na tych 20, czy 17 na 20, czy 19 na 22. Jakoś tak wyglądają liczby. To są Saudyjczycy. To są obywatele lub ludzie pochodzący z Arabii Saudyjskiej. Proszę zwrócić na to uwagę. Osama Bin Laden, pochodzący z Arabii Saudyjskiej i ci, którzy dokonują zamachów, to są w większości Saudyjczycy, którzy są obywatelami albo pochodzą z państwa, które jest pierwszorzędnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na terenie Bliskiego Wschodu. Co się dzieje po World Trade Center? Inwazja amerykańska na Afganistan. Tak, mamy Afganistan, obalenie rządów talibów. W roku następnym, 2003, mamy inwazję na Irak. Na ten świecki reżim iracki, który administracja amerykańska uważa za wrogi sobie i przeszkadzający w robieniu interesów na Bliskim Wschodzie. Pod jakim pretekstem jest inwazja na Irak, Szanowni Państwo? Irak posiada broń masowego rażenia. Taka jest teza administracji George'a Busha. Mija 13 rok obecnie od tej inwazji na Irak. Proszę Państwa, broni masowego rażenia Saddama Husajna jak nie było, tak nie ma. Takiej nie znaleziono. Był pretekst, zniszczono państwo. Oczywiście Amerykanie rozjechali. Irak nie jest państwem górzystym, w związku z tym czołgi bardzo łatwo, że tak powiem, od wybrzeża do Bagdadu dojeżdżają. Rozjechali armię iracką. Husajn chyba 3 lata się ukrywał, potem go znaleźli. Gdzieś tam w jakiejś piwnicy powiesili. A w Iraku mamy co? 13 rok wojny. Tak naprawdę ona jest mniej intensywna, bardziej intensywna, natomiast jest to wojna, statystyki mówią już o 600 tysiącach ofiar przez 13 lat inwazji amerykańskiej. Liczba chrześcijan w Iraku spadła z miliona do pół miliona. To nie znaczy, że wszyscy zostali wymordowani, ale setki tysięcy po prostu uciekają z tego kraju, bo chrześcijanie zawsze pierwsi cierpią we wszelkiego rodzaju takich konfliktach. No i mamy, proszę Państwa, wojnę domową, krwawą wojnę domową trwającą te 13 lat, której nie widać końca. Mamy rozpad tego państwa, bo Kurdowie na północy rządzą się już od wielu, wielu lat właściwie samodzielnie, a na jesieni tego roku chcą ogłosić referendum i chcą formalnie pójść w kierunku niepodległości. Bo Irak, tak jak powiedziałem, to jest kilkanaście procent Kurdów, około 30% sunnitów i reszta szyitów, ponad połowa szyitów. No i teraz, jak Amerykanie wprowadzili demokrację w Iraku, czyli wolne wybory, to proszę Państwa, kto wygrywa? No szyici. A szyici to kto? Ci sami, ta sama grupa religijna, co rządzi w Iranie. I to, co ciekawe, do władzy dochodzą nawet ci szyici, którzy walczyli w wojnie irańsko-irackiej w latach 80.
przeciwko Irakowi, po stronie irańskiej. Po stronie irańskiej. Teraz się okazuje, że Stany Zjednoczone zafundowały sobie rząd szyicki w Iraku, który sympatyzuje z Iranem. A oczywiście 30% mniejszość ta sunnicka, ta, z której wywodził się Saddam Hussein, jest nieustanna rebelia. Wybuchają bomby w Bagdadzie. No i tu mamy przyczółek dla państwa islamskiego. Tam się rozbijają radykalne odłamy Al-Kaidy i państwo islamskie zaczyna tam kiełkować. Właśnie wśród tych sunnitów, którzy się radykalizują po obaleniu Husajna. To jest jedna część składowa tej całej historii. Druga część składowa to jest arabska wiosna. W 2012 roku rozpoczyna się seria rewolt w państwach Bliskiego Wschodu, sowicie wspieranych z Zachodu. Oczywiście tylko w niektórych państwach są wspierane z Zachodu. W tych państwach, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, jak właśnie monarchie Zatoki Perskiej, nie mamy wsparcia dla ludowych powstań. Ale w Libii, ale w Syrii, tam wszędzie są wspierane ludowe powstania przeciwko dotychczasowej władzy. I jaki jest efekt finalny tej arabskiej wiosny, która jak trzymamy przetacza się przez cały świat arabski, proszę państwa. Otóż skutki są następujące. Mamy jedno państwo mniej więcej demokratyczne, które się stało z demokracją. To jest Tunezja, która oczywiście też jest wstrząsana zamachami, ale w miarę jest tam stabilna sytuacja. Natomiast mamy upadłe państwo, dziesiątki tysięcy ofiar, wojnę w Libii. Państwo upadło. Każda grupa zbrojna kontroluje inny, to państwo jest skoncentrowane na wybrzeżu. Każda grupa zbrojna kontroluje inny kawałek wybrzeża. Mamy wojnę totalną, trwającą już 4 lata w Syrii. Ćwierć miliona ofiar, miliony imigrantów, uchodźców, wszystko wspierane z Zachodu. Tak, ten konflikt. Libia bombardowana przez Zachód. Mamy Egipt, w którym obalono Mubaraka, wjechała nam demokracja, no i co demokracja sprawiła? Że wygrało Bractwo Muzułmańskie. Co zrobiło Bractwo Muzułmańskie w pierwszej kolejności? Zaczęło prześladowanie 10% mniejszości chrześcijańskiej Koptów. Na szczęście w Egipcie wojsko bardzo szybko powiedziało dosyć. Dostąpił przewrót wojskowy. Wojsko odebrało władzę Bractwu Muzułmańskiemu. Generał Sisi tam rządzi. No i jako taką minimalną, oczywiście Koptowie dalej są prześladowani, ale chociaż w mniejszym stopniu, nie jest to, nie idzie to w kierunku eksterminacji. No i wojsko wzięło sprawę za pysk, kilkuset członków Bractwa Muzułmańskiego zostało straconych, kilkadziesiąt tysięcy siedzi po więzieniach i, prawda, wojsko kontroluje sytuację. Bo proszę państwa, powtarzam po raz kolejny, świeckie reżimy na Bliskim Wschodzie to jest to, co chroni przed islamskim ekstremizmem, islamistycznym ekstremizmem te kraje w bardzo wielu miejscach. Mamy do czynienia wreszcie z Syrią, gdzie w Syrii mamy do czynienia z wojną, która jest wojną zastępczą, to znaczy wojną prowadzoną przez różne, między innymi potęgi światowe. Są tam i Rosjanie, są tam Turcy, są tam, jest tam Iran, jest tam Arabia Saudyjska, są Stany Zjednoczone. Jest to próba sił w Syrii. No i niestety Zachód nie stoi tam po dobrej stronie w tej próbie sił. Dlatego, że znowu można wiele złego pewnie powiedzieć o rządach Bashara al-Assada. Ale prawda jest taka, że to on jako jedyny jest gwarantem tego, że prawa chrześcijan będą respektowane, że nie będą prześladowani, że jako jedyny potrafili trzymać to państwo w ryzach i ten islamski ekstremizm w miarę w ryzach potrafili trzymać jako przedstawiciele tam też mniejszości alawitów z kolei, muzułmańskiej mniejszości alawitów. Proszę państwa, w doktrynie Stanów Zjednoczonych było zniszczenie tych państw świeckich, świeckiego nacjonalizmu arabskiego i właściwie zostało to wykonane w Iraku, w Syrii. Zagrożeniem jest również Iran. Iran oczywiście wspiera Asada. Sprezentowali Iranowi tak naprawdę sporą część Iraku, w związku z tym, że tam dominują szyici. No ale sprezentowali też całemu światu, a zwłaszcza Bliskiemu Wschodowi, państwo islamskie. Państwo islamskie funkcjonuje między innymi dzięki temu, że Turcy kupują od nich ropę. Między innymi dzięki temu, że tak, nasz sojusznik z NATO, tak, jeden z sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, Turcja kupuje ropę. Że wspiera państwo islamskie Arabia Saudyjska. I że po cichu wspiera nawet Izrael, państwo islamskie. Dlaczego? Jak powiedział jeden z posłów, który zresztą
zdaje się, że ma blisko wschodnie korzenie, powiedział tak, no po raz pierwszy od długiego czasu Izrael ma bezpieczeństwo strategiczne, ponieważ wszystkie państwa wrogie wokół niego zostały zneutralizowane. Syria w niczym Asadów, która miała cały czas jest konflikt w wzgórzach Golan, nie zagrozi w niczym Izraelowi, bo Syria jest państwem w stanie upadku, tak? Toczy się tam wojna długie lat. Proszę Państwa, my mamy teraz ten kontekst Polski w tym wszystkim. Dzisiaj pan minister Macierewicz zapowiedział wysłanie F-16, które mają patrolować niebo nad Syrią, brać udział w jakimś sensie, oczywiście niezbrojnie, jak to deklaruje pan minister Macierewicz, ale w tym konflikcie. Jest to katastroficzny błąd. Jest to katastroficzny błąd, niestety podyktowany tym, co jest największą absolutnie wadą myślenia formacji Jarosława Kaczyńskiego, czyli skrajnym, absolutnym proamerykanizmem posuniętym do granic, do granic, które można tylko porównać z tym zaufaniem, jakie polskie władze pokładały chociażby w Wielkiej Brytanii przed II wojną światową. Jak to się skończyło, wszyscy dobrze wiemy. Szanowni Państwo, Polska nie powinna brać udziału w tej wojnie i nie powinna tam wysyłać żadnych wojsk z kilku zasadniczych powodów. Powód, nie będę je wymieniał w kolejności wagi, ale powiem w tej kolejności, o której mówię. Powód pierwszy. Jeśli by do tego doszło, to będziemy brali udział w kolejnej wojnie neokolonialnej Stanów Zjednoczonych o to, by sprawować hegemonię w tym regionie świata. W kolejnej wojnie niesprawiedliwej, w kolejnej wojnie, która kończy się rzezią chrześcijan i zanikiem w ogóle społeczności chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie. W kolejnej wojnie, która wzmaga islamski ekstremizm i która służy przede wszystkim Arabii Saudyjskiej, Izraelowi w tamtym regionie. Czyli Arabii Saudyjskiej, która jest głównym sponsorem międzynarodowego terroryzmu tak naprawdę. Wiecie, proszę Państwa, jak odpowiedzieli Saudyjczycy na propozycję, no przecież jesteście najbogatszym krajem tego regionu. Macie w tym regionie miliony uchodźców z Syrii, tak? Przyjmijcie chociaż część tych uchodźców, którzy chcą do Europy, tak, emigrować. Co odpowiedzieli na to Saudyjczycy? Powiedzieli, my w ramach pomocy uchodźcom możemy ufundować 300 meczetów w Europie. To jest pomoc, jaką są w stanie zafundować, bo oni są, proszę Państwa, żywotnie, religijnie, politycznie zainteresowani ekspansją wahhabickiego, radykalnego islamu w Europie. To jest ich oficjalna polityka. Może nieoficjalna, ale faktyczna. Może nieoficjalna, ale faktyczna. Po pierwsze, jest to wojna niesprawiedliwa po złej stronie. Po drugie, proszę Państwa, my wiemy, co to znaczy gwałcenie suwerenności, niepodległości naszego kraju. Powinniśmy być pierwszym orędownikiem zachowania suwerenności i szanowania suwerenności poszczególnych państw na świecie przez inne państwa, przez organizacje międzynarodowe również. Ja się pytam, czy Polska zwróciła się do rządu Syryjskiej Republiki Arabskiej? Ten rząd oczywiście toczy wojnę, ale istnieje rząd Bashara al-Assada. Czy zwróciła się z pytaniem o to, czy życzy sobie ten rząd, żeby nasze samoloty latały na ich terytorium? Czy ten rząd prosił o taką pomoc? Czy ten rząd po prostu chce polskiej obecności militarnej na swoim terytorium, czy nad swoim terytorium? Jeśli nie, to Polska bierze udział w kolejnym gwałceniu przez Imperium Amerykańskie, w kolejnym gwałceniu czyjejś suwerenności na świecie. I to bardzo źle, bo my powinniśmy tej suwerenności, zasady suwerenności państwowej bronić. Po trzecie, proszę Państwa, angażowanie naszego kraju w ten region świata, który jest niczym innym, jak Bałkanami XXI wieku, tak? Mieliśmy Bałkany na początku wieku XX. Z tych Bałkan rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie i potem po sznurku poszła. Takim samym obszarem jest Bliski Wschód, jak Bałkany na początku XX wieku. My nie mamy tam bezpośrednich żadnych interesów, a właściwie mamy dwa interesy. I oba idą w sprzeczności z wysyłaniem tam wojska. Po pierwsze, zachowywać dobre relacje z maksymalnie dużą liczbą krajów na tym terenie, dlatego że można robić z nimi interesy. Polska przed interwencjami, przed udziałem w okupacji Iraku i tak dalej, miała dobrą markę na Bliskim Wschodzie, wśród państw arabskich.
powinniśmy o to dbać. Powinniśmy zajmować się, mamy jeden wyłącznie interes. Robić właśnie wymianę gospodarczą z tymi państwami, a nie wysyłać tam samoloty, nie wysyłać tam wojsko. Po drugie, ten interes taki ideowo-polityczny, który powinien nam przyświecać, to ochrona chrześcijańskich mniejszości. Tak, to jest takie misjonarstwo polityczne, na które jesteśmy, my powinniśmy się zdobyć. Ale ta ochrona chrześcijańskich mniejszości, szanowni państwo, gdyby podchodzić od tej strony, to trzeba bronić Husajna, było bronić Husajna, było jest bronić Asada, taka jest prawda. Wspierać generała Sisiego w Egipcie, niedemokratyczne reżimy, tak niedemokratyczne. Boże uchowaj Bliski Wschód przed demokracją. Boże uchowaj Bliski Wschód przed demokracją, bo tam to się skończy islamistyczną katastrofą, islamistycznymi rządami. No i teraz ten wzgląd angażowania się naszego w tą wojnę, w tym regionie świata, tak zapadnie. Gdzie Rosjanie mają swoje instalacje wojskowe? Gdzie Turcja jest obecna wojskowo? Państwa Zachodu. Już mieliśmy incydent zestrzelenia rosyjskiego samolotu przez Turków. Ja się pytam, no dobrze, myślę, my będą te samoloty patrolować, a co jak tam Rosjanie zestrzelą nasz samolot, bo mają takie instalacje? Umyślnie, nieumyślnie, bez różnicy. Zestrzelą nam samolot. To co my zrobimy? Jakie, jako państwo, jakie retorcje wyciągniemy? Pomnik im rozbierzemy? W Polsce? Nie, no, pytanie, tak? Co zrobimy? Pomnik im rozbierzemy? Co możemy zrobić? Szanowni państwo, Polska jest... nasze położenie w Europie Środkowej przez 300 lat było tak naprawdę naszym przekleństwem. Dlatego, że nie tylko było to położenie między Niemcami a Rosją, ale jest to położenie w tym miejscu, w którym przez ostatnie 300 lat było skoncentrowane najważniejsze wydarzenia globalne. Tak? Europa była tym miejscem, gdzie rozgrywała się historia świata. Wojny światowe, tak naprawdę wojny europejskie, które rozlewały się na cały świat. Dzisiaj się to zmienia. I to ma swoje złe i dobre strony. Złe strony, no bo jako kontynent, jako Europejczycy, ja jestem Europejczykiem jak najbardziej. I byłem nim również przed 1 maja 2004 roku przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, żeby była jasność. Jesteśmy państwem europejskim od 1050 lat, od kiedy przyjęliśmy chrzest. My, jako Europejczycy, oczywiście możemy z tego powodu boleć. I ponieważ przede wszystkim demograficznie, ale i gospodarczo tracimy na znaczeniu. Bo rośnie Azja, zwłaszcza w mniejszym stopniu Ameryka Południowa, ale rośnie też, również nawet Afryka wzrasta, tak? Europejczycy wymierają i no, jest poczucie końca kontynentu, tak? Ale z drugiej strony to, że kluczowe obszary świata to zaczynają być obszary zwłaszcza w Azji, Azja Wschodnia, rywalizacja na Morzu Południowochińskim, że to zaczyna być Bliski Wschód, to jest dla nas jako Polaków z pewnego punktu widzenia korzystne. Mianowicie nasz region spada na trzecie miejsce jako miejsce ścierania się tych geopolitycznych płyt tektonicznych, czyli tej rywalizacji między mocarstwami. To już nie jest tak, jak było jeszcze w trakcie zimnej wojny, prawda? Mieliśmy Berlin Zachodni, mieliśmy Żelazną Kurtynę i to tutaj było to miejsce, gdzie się te dwa bloki wschodni i zachodni bardzo mocno ścierały. Dzisiaj też mamy z tym do czynienia, z ścieraniem się tych płyt tektonicznych, ale to nie jest już najważniejsze miejsce. Najważniejsze miejsca to Azja Wschodnia dzisiaj i Bliski Wschód. No i szanowni państwo, co w związku z tym, jakie wnioski dla Polski z tego wynikają? Po pierwsze, starać się, by w nadchodzących awanturach najróżniejszych. Dlaczego mówię o nadchodzących awanturach? Dlatego, szanowni państwo, nie myślę tylko o tym, co się dzieje na przykład na Ukrainie. Nie myślę o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale popatrzcie też z punktu widzenia ekonomii. Polska ma 50 parę procent zadłużenia w stosunku do PKB i na tym tle w sumie wypadamy nieźle, jeśli chodzi o państwa zachodnie. To znaczy Stany Zjednoczone mają już ponad 100% zadłużenia, czyli wielkość długu jest większa niż to, co przez cały rok cała gospodarka Stanów Zjednoczonych jest w stanie wypracować. Na zachodzie są państwa, które mają ponad 100%, wiele to jest 70, 80-90% długu publicznego. W moim przekonaniu to jest taka sytuacja, nawet prawdopodobnie dotyczy ona polskiego długu.
Taka sytuacja, która sprawia, że długi w większości państw Zachodu to są długi już niespłacalne. Po prostu one osiągnęły taką wielkość, że te państwa nie będą im w stanie spłacić. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że przy kolejnym kryzysie finansowym, a mówi się o tym, że nadejdzie druga fala kryzysu finansowego, przy drugiej fali kryzysu finansowego zacznie obowiązywać w przestrzeni międzynarodowej, zacznie się, nie wiem, może od Grecji, może od innego państwa, hasło pod tytułem nie płacimy długów. Nie płacimy długów, po prostu nie. Nasz dług jest tej wielkości, nie jesteśmy w stanie go spłacić. Wywróci się międzynarodowy system finansowy, a jak zaczną się kłótnie o pieniądze w perspektywie globalnej, to zaczną się też wojny. Co leży w polskim interesie narodowym? Trzy rzeczy. Pierwsze, starać się, by u nas nie przechodziła linia frontu główna. Tak? Starać się nie być na pierwszej linii frontu, dlatego tak samo zresztą wiem, że to naszą dumę narodową niekoniecznie nam pochlebia, ale w 1939 roku mamy taki plakat Poland first to fight, nie? Polska pierwsza do walki w 1939 roku. My tacy, postawiliśmy się temu Hitlerowi. To nie świadczy dobrze o naszej dyplomacji. To świadczy dobrze o heroizmie naszego żołnierza, o postawie społeczeństwa, o morale narodu, tak? Ale o dyplomacji, która jako pierwsze wysyła kraj na wojnę, na groźną wojnę, bezpieczną wojnę z silniejszymi przeciwnikami, to świadczy jak najgorzej. To świadczy o głupocie politycznej, niestety. Proszę Państwa, dzisiaj doświadczamy tego samego rodzaju głupoty politycznej w wykonaniu naszych elit, rządzących do października i rządzących po październiku ubiegłego roku. Niestety znowu jest tendencja do tego, żeby wysyłać Polskę na front w pierwszym rzucie. A kto wchodzi do wojny w pierwszym rzucie, ten najczęściej ją przegrywa. Co wiedział chociażby Józef Stalin? Józef Stalin tak rozgrywając sytuację międzynarodową, żebyśmy to i my, i Niemcy weszli do wojny pierwsi i żeby to oni byli górą i wchodzili w rozstrzygającym momencie. Szanowni Państwo, interesem Polski jest nie być w tej puli państw, które robią za zderzak amerykański. Tak, mamy z jednej strony jakiś tam pojazd amerykański, z drugiej strony mamy pojazd rosyjski, pojazd chiński i tak dalej. I w naszym interesie nie leży być tym zderzakiem. A niestety w tej chwili sami się pchamy na ten zderzak. To jest po pierwsze. Po drugie, co leży w naszym interesie i co Polska powinna robić? Polska powinna oczywiście się zbroić. Polska oczywiście się powinna zbroić, ale proszę Państwa, jak ja słyszę tą euforię na temat tego, że być może będą rotacyjne bazy w Polsce stacjonowały, prawda? Mamy Rędzikowo, tak? I tak dalej. Tak. I to ma być gwarant naszego bezpieczeństwa, proszę Państwa, no to jest absurd. To jest ciężki absurd. To stacjonowanie obcych wojsk jako gwarant bezpieczeństwa kraju, to nie jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia podległości. Gwarantem bezpieczeństwa kraju, zasadniczo takiego kraju jak Polska, może być własny potencjał ostraszania, własna siła zbrojna. I gdybyśmy byli traktowani jako poważny partner przez Amerykanów, to mielibyśmy podobnego rodzaju, że tak powiem, wsparcie, jakiego ma Izrael. Czy w Izraelu są strategiczne bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie? No, są ze dwie bazy, raczej niestrategiczne, nawet na pewno nie największe, tam nie stacjonują tysiące żołnierzy. Gdzie indziej są stacjonują tysiące żołnierzy, w innych krajach, głównie Zatoki Perskiej, stacjonują tysiące żołnierzy amerykańskich. Natomiast co Izrael otrzymuje? Pieniądze na sprzęt i technologie zbrojeniowe. To jest, no i oczywiście nieoficjalnie, bo nikt tego na świecie nie przydaje, ale Izrael posiada też broń atomową. Jest nieoficjalnym mocarstwem posiadającym nieoficjalną zbroję atomową. To są realne elementy bezpieczeństwa, realne elementy siły, realne elementy naszego potencjału odstraszania. A nam przeformuje brygadę. Co za absurd, proszę Państwa, mówić, że Polska jest bezpieczna, jak stacjonuje to brygada obcych wojsk, a nie jest bezpieczna, kiedy brygada nie stacjonuje.
naprawdę to nie świadczy o bezpieczeństwie kraju. Nie świadczy o bezpieczeństwie państwa. Więc zbroić się. Więc zbroić się, więc szkolić się, więc robić przeszkolenie wojskowe w szkołach średnich, więc robić obronę terytorialną, więc podnieść armię do rangi regularnych dywizji związków taktycznych mogących walczyć. To jest istota sprawy, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo. Jako drugi komponent. Pierwszy, przypomnę, nie angażować się politycznie, wymanewrowywać się z wszelkich tych sytuacji granicowych i byciu na tym zderzaku. Wreszcie trzeci element, proszę Państwa, planowania strategicznego polskiego, to jest planowanie, co w nowej architekturze politycznej, a zwłaszcza ekonomicznej, co po Unii Europejskiej, co po Unii Europejskiej, co po krachu kolejnym finansowym, po tym, kiedy zaczną, nie wiem, czy Grecy, czy ktokolwiek inny, ale zacznie, a może my zaczniemy i powiemy, nie spłacamy długów, nie spłacamy długów. Bo jak ktoś mówi, nie spłacamy długów, jakieś państwo, to musi mieć silną armię, żeby jeszcze to wyegzekwować, tego spłacenia. A tak będzie. A tak będzie, szanowni państwo. Trzy rzeczy, trzy elementy. Czy te rzeczy się odbywają w tej chwili? Ja niestety tego nie widzę. Ja niestety tego nie widzę. I dzisiaj była ta informacja ministra Macierewicza. Ja w związku z tym na początek przyszłego tygodnia będziemy zwoływali pikietę pod Ministerstwem Obrony Narodowej i będziemy robić akcję antywojenną. Nie dla angażowania Polski w kolejną neokolonialną wojnę Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Nie za gwarancje, które pachną 1939 rokiem. Bo to jest dokładnie tak. Wyślijcie wojska do Syrii, przystańcie na traktat TTIP, dwa słowa też o tym traktacie powiem, ale sprawdzam czas. Będę już finiszował, żeby dać też czas na Państwa pytania i na dyskusję. Zgodźcie się na traktat TTIP, wicepremier Morawiecki mówi tak, my popieramy traktat TTIP. Wysuńcie wojska do Syrii, to w zamian za to, no to może jakieś rotacyjne bazy tutaj zbudujemy i będziecie dzięki temu bezpieczni. A ja się pytam, rotacyjne bazy, dzięki temu będziemy bezpieczni, aha. A to jak uderzenie nastąpi w tym momencie, w którym akurat nie będą rotacyjnie obecni w Polsce ci żołnierze natowscy, to co? To będzie jak w 1939 roku. Proszę Państwa, historia nauczycielką życia. Nic nie jest takie same jak w przeszłości. Nic nie jest takie same, bo świat się zmienia, sytuacja się rozwija, ale historia nie jest nauczycielką życia. Szanowni Państwo, TTIP, bardzo krótko. Mało znany temat, a bardzo istotny. Traktat handlowy o inwestycjach i partnerstwie między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Negocjowany od 3 lat, tajny traktat, na poziomie Komisja Europejska, rządy państw narodowych nie negocjują, tylko Komisja Europejska, rząd Stanów Zjednoczonych. W Polsce mało znany temat, w Europie Zachodniej potężne manifestacje przeciwko temu traktatowi się odbywają. Dlaczego? Proszę Państwa, ten traktat, jakie dzisiaj są bariery w ogóle wymiany handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską? Niewielkie. Cła są niewielkie, większość ceł, czyli tych podatków, które narzucają, kiedy się towar z jednego państwa do drugiego transportuje, to jest 3%, 5%. Cła nie są jakąś wielką barierą, nie są jakimś wielkim problemem dzisiaj w wymianie handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Więc po co ten traktat, szanowni państwo? No, mówi się, żeby zwiększyć tą wymianę handlową, żeby był jeszcze bardziej swobodny przepływ. Problemy, jakie są związane. Pierwsza rzecz. Arbitraż międzynarodowy. Czyli, co to jest arbitraż międzynarodowy? Korporacje pozywają państwa. Korporacje międzynarodowe pozywają państwa, jeśli na przykład nie mogą, jeśli uważają, że warunki inwestycji ich w kraju zostały naruszone. Dzisiaj w Europie, z informacji, do których ja dotarłem, Polska jest na drugim miejscu jako drugie najczęściej pozywane państwo przez korporacje międzynarodowe. Pierwszym są Czechy. Nie żadnej wielkiej gospodarki zachodnie, tylko kraje naszego regionu. Pierwsze Czechy, drugie Polska. Więc arbitraż międzynarodowy znowu. Co to jest arbitraż międzynarodowy? Mówiąc innymi słowami, to jest prywatyzacja sądownictwa. Prywatne, olbrzymie korporacje, często potężniejsze niż poszczególne państwa, tak naprawdę terroryzują państwa, przekupują, korumpują, oczywiście też polityków. Najróżniejsze metody robią, tak? Druga rzecz związana z wejściem TTIP. To jest, proszę Państwa, kwestia rolnictwa.
na kilku poziomach. Pierwsze, standardy żywnościowe w Stanach Zjednoczonych. Czyli jak popatrzymy na Amerykanów, to chorobliwa otyłość tam 60% tego społeczeństwa, nie tylko tego jest, że oni jedzą tak, jak jedzą takie fast foody, ale jeszcze z czego się produkuje te fast foody. No mianowicie tam są strasznie zaniżone normy produkcji żywności, zwłaszcza mięsnej. Nie mówię tylko o GMO, tak, o genetycznie modyfikowanej żywności, ale to jest na przykład faszerowanie wszelkich tam kurczaków, nie kurczaków, antybiotykami, tak? To jest bardzo niezdrowa żywność. Ale jest bardzo tania. Jest wielkopowierzchniowe rolnictwo, to jest bardzo tanie. I jest zagrożenie dla polskiego, dla europejskiego rolnictwa. A, proszę Państwa, mamy podobny traktat handlowy w Ameryce Północnej między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. NAFTA. Po 20 latach nafty 1,5 miliona gospodarstw rolnych zniknęło z Meksyku, wypartych przez to wielkoprzemysłowe, wielkopowierzchniowe rolnictwo amerykańskie. Meksyk się średnio statystycznie wolniej rozwija niż średnia w innych państwach Ameryki Łacińskiej, Latynoskiej. To znaczy, ten traktat nie dał Meksykowi żadnego kopa rozwojowego, tak? A po trzecie, utwierdza się to, że dominuje centrum, tak? Metropolia, czyli Wall Street amerykańskie, a gospodarka Meksyku, jak była podwykonawczą, jak była taką w strukturze neokolonialnej, tak pozostała. I my jesteśmy, proszę Państwa, w tej relacji bliżej Meksyku niż w sytuacji, w której jesteśmy rozgrywającymi ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? No bo my też póki co mamy głównie neokolonialną strukturę gospodarki. Co to jest neokolonialna struktura gospodarki? To jest taka gospodarka, która jest tania siła robocza, po drugie surowce, to się wywoli, i po trzecie rynek zbytu. Tak? Czyli mamy zalew zachodnich produktów, wywóz surowców. Nieprzypadkowo KGHM, Polska Miedź, to jest jedyne globalne przedsiębiorstwo polskie, surowcowe. Nie wysoka technologia, nie coś wysoko wytworzone, przetworzone produkty, które sprzedajemy z olbrzymim zyskiem, z olbrzymią marżą. Nie, surowcowe. Bogu dzięki, że istnieje chociaż to, ale to też o czymś świadczy. No i wreszcie tania siła robocza. Proszę Państwa, i to jest TTIP. To TTIP jest forsowane teraz. I nawet oni do końca nie udają, że to jest tylko traktat handlowy i gospodarczy. Jak był dwa tygodnie temu w Warszawie w Sejmie pan Helpen, pan negocjator z ramienia Komisji Europejskiej, wicenegocjator z ramienia Komisji Europejskiej tego traktatu, to mówi, no, że o tych względach gospodarczych, ale też oczywiście ważne są względy ideowe, żeby umacniać w strefie transatlantyckiej liberalną demokrację, że mamy wspólnotę ideologiczną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście posłowie PiSu tam krzywili się na te sformułowania, nie zabrali głosu, no ale ja zabrałem głos i mówię mu o wątpliwościach, jakie posiadamy. A on mówił o tym, że spieszą się, żeby skończyć przed kadencją Baracka Obamy, bo obawiają się, że Trump dojdzie do władzy w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego się obawiają? No bo Amerykanie z Trumpem już też mają dosyć tych traktatów handlowych, bo to nie jest tak, że to w całości zawsze służy społeczeństwu amerykańskiemu. To służy korporacjom, które mają swoje siły w Stanach Zjednoczonych, ale jeśli korporacja ma łatwość w przenoszeniu fabryk z miejsca na miejsce, optymalizuje koszty, to korporacja jednocześnie ma w głębokim poważaniu również lokalne społeczności w Stanach Zjednoczonych. I powoduje to pauperyzację na przykład tej tak zwanej białej klasy średniej w Stanach Zjednoczonych. I to są głównie wyborcy Trumpa. Więc oni się spieszą, żeby jeszcze za Obamy, za kadencji Obamy, która trwa do końca tego roku, zrobić ten traktat. No ale ja się pytam pana wicenegocjatora Holmena, mówię, a czy nie jest tak, że również obawiacie się wyborów, które fali wyborów, które nadchodzi w Europie, tak? Przecież w Francji Marine Le Pen pewnie będzie w drugiej turze, nie, i Brexit mamy uwrót, tak, wyjście Wielkiej Brytanii, być może z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A druga rzecz, o której mówię, to mówię do pana inwestora, że proszę pana, powiedział pan o wspólnocie wartości ideologii, ale to nie jest tak, że wszyscy podzielają te wartości, o których pan mówi. My w Polsce na przykład nie chcemy demokracji liberalnej, tylko raczej większość przynajmniej obecna
ja jestem przedstawicielem mniejszości opozycyjnej narodowo-katolickiej, ale myślę, że spora część większości rządowej podpisałaby się pod demokracją narodową, pod demokracją chrześcijańską, pod innym wzorcem rozwoju politycznego modelu cywilizacyjnego. Na to, do tego również się nie odniósł, a jak wtedy posłowie PiSu zaczęli to brawo, tak, to dobrze mówi i tak dalej, nie? To zazwyczaj jest tak w Sejmie, że oni sami z siebie to tam poprawność zachowują, ale o, jak dobrze powiedziałeś, nie? W różnych tam kwestiach, a potem głosują i tak, jak partia każe. No, w każdym razie, szanowni państwo, i z tym traktatem też się spieszą, żeby no, uciec przed tym nadchodzącym. To jest bardzo niebezpieczne, to jest bardzo groźne. No i wicepremier Morawiecki co mówi? Tak, TTIP będziemy popierać, ten traktat będzie dobry dla Polski, dla Europy. Dlaczego tak mówi? Moim zdaniem nie ze względów gospodarczych, bo z tego co ja się orientuję, nawet i w rządzie są wobec tego bardzo duże kontrowersje, bardzo duże wątpliwości. Co do tego traktatu, ale ze względów geopolitycznych. Ponieważ w sensie geostrategicznym PiS niestety, no, mam wrażenie, że wystarczy im, żebyśmy byli suwerenni od Moskwy, tak? Suwerenność to jest wtedy, kiedy nie jest się podległym Moskwie. A proszę państwa, nie na tym polega rzecz. Suwerenność to jest suwerenność. Suwerenność to jest wtedy, kiedy się samemu rządzi na swoim terytorium. Nie wtedy, kiedy 70% prawa implikuje nam tutaj Unia Europejska. Nie wtedy, kiedy możni tego świata rozdają nam karty, mówią kogo przyjmować, kogo nie przyjmować. Kiedy mówią, jak nie przyjmiecie Araba, to 250 tysięcy euro płaccie, czyli propozycja Komisji Europejskiej, tak? Właściwie decyzja Komisji Europejskiej, tak absurdalna, która tylko mobilizuje eurosceptyków w całej Europie, na własną zgubę to robią. Głupi są i dobrze. Z głupim łatwiej walczyć. Szanowni państwo, to jest też suwerenność. Na tym polega suwerenność. Nie można całej polityki zagranicznej podporządkowywać, również na wschodzie, również w kontekście, nie powiedziałem sobie o Ukrainie, o kwestii banderyzmu i jakiejś racjonalnej polityki wobec Ukrainy, wobec Białorusi czy Litwy. Ale nie może być tak, że cała polska polityka jest zwrócona na to, żeby składać się na autorzy walki z Rosją. Nie może tak być. Dlatego, że Polska na tym po prostu straci, Polska na tym przegra. Zapamiętajmy sobie raz na zawsze, w polityce zagranicznej, jak mawiają Brytyjczycy, nie ma przyjaciół ani wrogów. Są tylko interesy. Są interesy i siła, bądź jej brak do zrealizowania tych interesów, które Polska jako państwo posiada. Dziękuję serdecznie, zapraszam do dyskusji. Zawsze z pierwszym pytaniem jest najciężej. Ale zapraszam. Oczywiście pytania mogą dotyczyć nie tylko tych kwestii, o których mówiłem, ale również spraw wewnętrznych, które by państwa interesowały. Ja mam, ale to może nie takie pytanie wprost, tylko pewne stwierdzenie, do którego bym prosił o ewentualne ustosunkowanie. Oświadczenie. Znaczy się, panie Robercie, mam pytanko. Czy to nie jest tak, że w tej chwili w Polsce nastąpiła zmiana wpływów z wpływów berlińsko-moskiewskich na wpływy waszyngtońskie? Czy nie wydaje się panu, że zmiana rządu w Polsce nastąpiła na tyle gładko, że można domniemać, że przysłużyły się do tego kapitał amerykański po prostu, że kelnerów opłacał kapitał amerykański. Proszę państwa, ja powiem tak, są różne zjawiska się dzieją, tak, i to mnie też zawsze bawi, że w Polsce jesteśmy wyczuleni na działalność służb moskiewskich, rosyjskich, bardzo dobrze jesteśmy wyczuleni, ale zakładanie, że to są jedyne służby, jakie działają w naszym państwie, świadczyłoby o niepoważnym traktowaniu Amerykanów, Anglików, Francuzów, Niemców zwłaszcza, tak? Czy chociażby Izraelczyków. No, oczywiście, że Polska jest na tyle dużym krajem, że tu najróżniejsze siły międzynarodowe mają swoje interesy i próbują te interesy rozgrywać.
nie chciałbym się wdawać w dywagacje na temat kwestii przejęcia rządów, starorządów jako takiego. Były wybory, miały swój wynik, rząd się ukształtował, mamy po raz pierwszy samodzielną większość jednego właściwie ugrupowania. Oczywiście tak, Polska Razem, Solidarna Polska z Ziobry w ramach tej koalicji, ale właściwie jest to władza jednolita. I proszę Państwa, natomiast nie wdając się w jakieś tam rozważania tego typu, trzeba powiedzieć, że w związku z tym, że ta władza ma tak silny mandat, to znaczy ma stabilną większość. Nie, bo w 2005-2007 Jarosław Kaczyński bardzo narzekał na koalicję z Samobroną i z Ligą Polskich Rodzin. Pewnie było na co narzekać, ale też, umówmy się, był to dobry pretekst do niepodejmowania wielu działań. I Szanowni Państwo, dzisiaj nie ma takiego pretekstu. Dzisiaj jest 100% odpowiedzialności. Macie większość, możecie rządzić. Co uchwalicie w Sejmie, to będzie, tak? Jaką politykę macie prezydenta, macie rząd, macie większość sejmową, NBP już teraz, tak, Glapiński został, media publiczne, zaraz nastąpi zmiana, dobrze, że nastąpi zmiana, tak mam nadzieję, że nastąpi zmiana lepsze w IPN-ie, tak? Okej. Panowie, pełna odpowiedzialność. Teraz zobaczmy, co z nią zrobić. No i kwestia zmiany paradygmatu. Niestety, znowu trzeba by sięgnąć do korzeni i trzeba powiedzieć sobie, że Kaczyńscy i wywodzący się z PC to są ludzie, którzy w tych paradygmatach, tak, w tym paradygmacie euroatlantyckim, że Polska, najważniejszą rzeczą, żeby Polska była w tych strukturach euroatlantyckich i była tam przodownikiem pracy w tych strukturach euroatlantyckich, to jest wspólna jakaś domena całej formacji okrągłostołowej. Przy okrągłym stole, prawda, Kaczyńscy też zasiadali. Więc ten paradygmat nie jest podważony. Jego najbardziej widać właśnie w kwestii polityki zagranicznej, kwestii polityki wschodniej. Proszę Państwa, ten paradygmat giedroyciowski na przykład, co to jest paradygmat giedroyciowski? Mianowicie to, że popieramy wszystko na wschodzie, co jest przeciwko Rosji. Bo naszym wrogiem jest Rosja, tak? Proszę Państwa, do czego prowadzi konsekwentnie paradygmat giedroyciowski? On prowadzi właściwie do stanu wiecznej wojny w stosunkach polsko-rosyjskich. Czy my nie mamy sprzecznych interesów z Rosją? Oczywiście, że mamy sprzeczne interesy z Rosją w wielu obszarach Europy Środkowo-Wschodniej. A czy to znaczy, że jak będziemy wyjątkowo uparci i nie wiem, będziemy cały czas działać tylko do Rosji, to ta Rosja zniknie, wypaluje za rok, dwa, pięć, dziesięć? Państwo przestanie istnieć? No nie. Państwo będzie za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, za pięćdziesiąt, za sto. Takie, w takiej czy innej formie, ale będzie. I trzeba mieć plan i pogląd, jak sobie relacje układać z tym dużym sąsiadem. No a my popieramy wszystko, co jest antyrosyjskie. Więc jak na Ukrainie dochodzą banderowcy do władzy, to my odsuwamy znowu w parlamencie o to, żeby powiedzieć elementarną prawdę, no jako kresowianin tutaj szczególnie z pochodzenia, szczególnie do tego przykładam wagę, żeby powiedzieć wreszcie prawdę, ludobójstwo. To, co działo się w Polsce Wschodniej i na Wołyniu, to było ludobójstwo. I teraz ten kult, który odbywa się na Ukrainie, to kult ludobójców jest. Nikogo innego, tylko ludobójców właśnie. I znowu mamy do czynienia z próbą zamataczenia sytuacji. Niestety przez obóz obecnie rządzący. Tak? Już się mówi, o, nie 11 lipca, tylko 17 września. Okej, okay, są dwa projekty ustaw. Jeden o 11 lipca, ludobójstwo, drugi 17 września, Dzień Męczeństwa Kresowian w ogóle. Nie tylko ten dotyczący Kresów Południowo-Wschodnich, ale dobrze, zgadzamy się, bo teraz sprawdzam. Poprzecie ten dzień 11 lipca, krwawa niedziela na Wołyniu? Zobaczymy, w ciągu 3 miesiąca się okaże. Litwa to samo, Białoruś to samo. No paradygmat polskiego interesu, a nie paradygmat walki i popierania wszystkiego, co jest przeciwko Rosjanom. No bo to prowadzi takie pułapki. Polacy na Litwie muszą współpracować z Rosjanami, żeby przekraczać próg wyborczy, żeby o swoje interesy walczyć, a są dociskani tam przez Litwinów, bo Litwini mają jeden cel strategiczny, ważniejszy dużo niż dobre relacje z Polską. Zlituanizować polską mniejszość na Gdańszczyźnie. To jest 25 lat ich cel strategiczny. A jaki jest cel strategiczny państwa polskiego od 25 lat? Mieć dobre relacje z Litwą.
Oni mają w nosie, znaczy nie mają w nosie dobrych relacji z nami, ale są w stanie poświęcić te dobre relacje z nami na rzecz tego swojego celu strategicznego. A my poświęcamy polską mniejszość na Gdańszczyźnie, żeby realizować nasz cel strategiczny. Dobre relacje z Litwą. A ja się pytam, w imię czego? To jest zdrada. To jest zdrada naszych żywotnych interesów narodowych. No i teraz współpracują Polacy na Litwie z Rosjanami po to, by przekazać ten próg wyborczy. No to już są okrzykiwani zdrajcami, agentami Putina. A to jest polityka, proszę Państwa. To jest polityka realizowania interesu narodowego. Tak, w takich warunkach, w taki sposób, jaki można. Jeśli trzeba to zrobić z mniejszością rosyjską, to się robi to z mniejszością rosyjską. Skoro nie można tego zrobić z Litwinami. Na Łotwie jest na odwrót. Na Łotwie Łotysze bardzo dobrze współpracują z Polakami. Polska mniejszość ma wszystkie prawa zagwarantowane. I na wschodniej, gdzie jest najwięcej Polaków, na wschodniej Łotwie, to Polacy są oparciem dla państwa łotewskiego przeciwko tam bardzo silnej mniejszości rosyjskiej. Taka jest sytuacja na Łotwie. Dlaczego? No bo walczymy o swój interes narodowy, to jest naturalne. W takich warunkach, jakie są. Nie ma paradygmatów, proszę Państwa. To, co ja czytam często z obozu pisowskiego na temat Rosji, to jest mistyka w polityce. Mistyka jest w chrześcijaństwie, w religii, tak? Mamy wiernych świętych, którzy zajmują się mistyką. A w polityce międzynarodowej są interesy i siła bądź brak. Jak czytam pana profesora Andrzeja Nowaka, który przyjmuje za wiele mądrych rzeczy, no ale on czasami o tej Rosji pisze, jakby to było tak, jakby to był, pisał książkę z Władcy Pierścieni, tak? Oko Saurona, patrzy, prawda? To jest państwo, które tak inaczej niż państwa zachodnioeuropejskie realizuje swoje interesy. Realizuje za pomocą, tak jak umie i tak jak potrafi, często brutalnie i często tak jak jest w tradycji rosyjskiej. Ale proszę Państwa, tak samo jest sytuacja na Ukrainie. Czy Ukraińcy mają prawo do swojego państwa? Oczywiście, że mają prawo do swojego państwa, do swojej polityki. Ale spójrzmy na sytuację na Ukrainie z punktu widzenia geopolitycznego. Tak jakbyśmy brali pod uwagę Stany Zjednoczone i ich pozycję w Ameryce, w obu Amerykach i pozycję państwa rosyjskiego. Większość Państwa nie pamięta, ja też nie pamiętam, ale z historii znamy początek lat 60., kiedy mało nie wybuchła wojna nuklearna, ponieważ na Kubie zwyciężyła rewolucja komunistyczna i Sowieci chcieli tam zainstalować rakiety. Amerykanie powiedzieli nie, bo to jest nasze strategiczne podbrzusze, tak? Oni traktują obie Ameryki jako swoje takie bezpośrednie zaplecze. I doszło niemal do wojny jądrowej, bo oni chronili swoje zaplecze strategiczne, swoje podmiękkie podbrzusze. I to samo robią Rosjanie na Ukrainie. Można te rakiety na Kubie chyba były poprzedzone rakietami w Turcji. Aha, to jest jeszcze inna rzecz. To jest rozgrywka geostrategiczna, geopolityczna. Miejmy tego świadomość. I nie dajmy się wykorzystywać jako pionek. Niestety obóz rządowy hołduje bardzo złej, w sensie polskiej, polskiego myślenia politycznego, tradycji takiej romantycznej patrzenia na rzeczywistość. Poszli nasi w bój bez broni. Hurra, tak? Bez broni? To kto ich tam wysłał? Co za dowódca wysłał? Ludzi bez broni. Kula w łeb dla takiego dowódcy. Przepraszam bardzo. Skończmy już z gloryfikowaniem głupoty w polskiej historii. Tradycja narodowa, tradycja myślenia narodowego, endeckiego, była zawsze walką o polski interes narodowy, ale była przeciwko bezrozumnemu patriotyzmowi, który jest w stanie zniszczyć wszystko po to, żeby pokazać gest, czyn. Romantyzm jest dobry w poezji. Mickiewiczem można robić literaturę, ale nie można nim robić polityki. Nie można nim robić polityki. Politykę róbmy dmowskim. Dlatego mówię, no to jest, jesteśmy w bardzo ważnym momencie dziejowym. To ta dzisiejsza komunikat pana ministra Macierewicza jest bardzo zły, jest bardzo smutny. Będziemy przeciwko temu protestować. No jeśli państwo mają jakiś kontakt, tutaj macie pewnie też posłów z PiS-u na swoim terenie, to przejdźcie się do nich, napiszcie im maila, nie wiem. Powiedzcie, nie życzymy sobie wysyłania
polskich żołnierzy na wojnę do Syrii. Dajcie taki sygnał od elektoratu, tak, że który jest, nawet jeśli na nich nie głosuje, to są wyborcy, tak? Bo trzeba o to zabiegać. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Bardzo proszę, tak? Ja chciałem złożyć prośbę i wniosek. Chciałem prosić na terenie Słupska, ażeby zintensyfikować działania, otwieram cudzysłów, żeby zacząć atakować tego naszego pięknego, razem z jego tym podległym układem w Słupsku, specyficznym układem, na PiS w Słupsku. Nie mamy co liczyć na PiS i w naszym środowisku niewiele się dzieje. Chciałbym, żebyśmy zaczęli w jakiś sposób współpracować, zacząć atakować prezydenta Biedronia, jego układ, ale też mafii politycznej w Słupsku, która w żaden sposób się nie zmieniła. Nic się nie zmieniło w Słupsku. Po prostu trzeba zacząć robić od dołu porządek. Proszę Państwa, świetny apel. Podpisuję się pod nim obiema rękoma. I bardzo dobrze, że może Pan wprowadzić tej wielkiej polityki światowej nas tutaj na ten grunt lokalny. Zresztą zaczęliśmy od tego gruntu lokalnego, Szanowni Państwo, bo zaczęliśmy po 16 od konferencji prasowej pod ratuszem miejskim, pod konferencją prasową Ruchu Narodowego. Dlatego proszę Państwa, że wczoraj Pan Prezydent Biedroń w mediach społecznościowych, w internecie był łaskaw napisać, żebyśmy się nie zajmowali w Polsce islamskimi terrorystami, bo mamy swoich z krzyżem w ręku, z flagą biało-czerwoną i z krzyżem w ręku terrorystów. W związku z tym to się tak zbiegło z tą moją wizytą tutaj w Słupsku, ale zrobiliśmy właśnie ponad godzinę temu konferencję prasową pod ratuszem. I powiedziałem po pierwsze, że pan prezydent Biedroń zamiast szczuć na katolików i patriotów powinien zająć się wreszcie rządzeniem miastem i wydobywaniem go z fatalnej sytuacji, w jakiej się to miasto znajduje. A po drugie, że powinien docenić fakt, że żyje w kraju chrześcijańskim, a nie muzułmańskim, dlatego że oczywiście, powiedzmy, dewiacje, które są również jego właściwością, są potępiane i w islamie, i w chrześcijaństwie. Różnica jest taka, że islam ma mu do zaoferowania śmierć, a chrześcijaństwo ma mu do zaoferowania nawrócenie. I to jest bardzo istotna różnica, która jest między tymi religiami i powinien uszanować to, że żyje w katolickiej Polsce. A jak mu się nie podoba w katolickiej Polsce, panu prezydentowi Biedroniowi, to ja zobowiązałem się dzisiaj na konferencji prasowej, że jestem w stanie mu ufundować wycieczkę do Arabii Saudyjskiej z biletem w jedną stronę. Zobaczymy, czy tam będzie się tak dobrze czuł, jak chociażby w Słupsku. I czy będzie mu tak źle i duszno z polskimi patriotami i katolikami. Także, ale wracając już do tych rozważań, Szanowni Państwo, koło mnie siedzi kolega Daniel. Są plany, żeby otwierać biuro Ruchu Narodowego. Parę słów na zakończenie będzie o tym powiedziane. To ma być takie miejsce, w którym no właśnie te siły, które mają wypisane Bóg, honor, ojczyzna i nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska Narodowa, będą mogły się spotykać. To ma być takie miejsce, w którym mamy te działania ogniskować, organizować. Także zapraszam Państwa wszystkich serdecznie tutaj do współpracy z koleżankami i kolegami. No i dziękuję za ten apel, bo on rzeczywiście jest jak najbardziej na miejscu. Nie organizować, tylko się organizować. Po prostu. No, ale życie zorganizowane naród jest potęgą, której nic przeciwstawić się nie zdoła, pisał Roman Morski już ponad 100 lat temu. Bardzo proszę. Ja odniosę się do Pańskich słów, apelu Pańskiego do nas o naciskanie na posłów naszej ziemi tutaj słupskiej, o troszeczkę takie powstrzymanie się od podpierania Ameryki. No bo powiem Panu taką rzecz. W tej konkretnej kwestii, to jest tak, bardzo... Ale powiem Panu taką rzecz, że kilkadziesiąt dni temu tutaj w Rezikowie było właśnie spotkanie prezydenta z Amerykanami, pan Macierewicz był,
Ja organizowałem grupę, która miała pojechać i protestować tam przy Bramowie. No, byśmy się nie dostali w miejsce, gdzie tam było... Czyli jest pan ruskim agentem, tak? Mogę powiedzieć. Nomenklatura, jaka jest stosowana... Mogę powiedzieć, że mniej Rosji boję, mniej Rosji boję niż Ameryki. Został tak. No bo ktoś jak tak robi, to jest już, ruski agent. Nie? No to powiem panu, że mój telefon wyłączyłem w końcu, bo nie mogłem. Był telefon, a telefonem co ty wyprawiasz, z kim ty idziesz, gdzie ty idziesz, co ty wyprawiasz, przeraża nas twoje działanie, jak ty możesz wchodzić w podwóz panu prezydentowi, któremu robiłeś kampanię wyborczą. Czyli już jest ze strony PiS-u było najwięcej tych ataków. Ja byłem przerażony tym, że jest taka straszna, takie straszne poparcie ma Ameryka, która dla mnie to jest już bandytą światowym, bo nikt więcej krwi nie przelał chyba na świecie jak Amerykanie. Dzisiaj to podpieranie, ja zresztą powiem panu ręką na sercu, że do dzisiaj żałuję, że nie pojechałem, mimo że tam byli ludzie z KOD-u i z PO i ze wszystkich, ale oni stanowili chodnik, nie partię polityczną, pojechali tam jako partię, nie pojechali tam jako partię polityczną, tylko jako ludzie z chodnika. Ja nie pojechałem, wyrzutu sumienia mam przez te telefony, których nie mogę sobie poradzić, że tak potężny, jazgotliwy atak był we mnie, że chciałem pojechać i wytłumaczyć panu prezydentowi, że ma słuchać nas, suwerena narodu. No i nie wiem teraz, jak mamy się odnieść do pańskich psów, iść do Joli, do Roberta, żeby tam cokolwiek skórać, to chyba nie ten teren. Chyba będziemy musieli jechać do Warszawy, żeby cokolwiek ubrać. Ja bym powiedział tak. Dzisiaj ich nie ma zresztą. Nie iść po to, żeby z misją przekonania, tylko iść i po prostu wyrazić stanowisko. Wyrazić jednoznaczne stanowisko. Proszę pana, panie pośle, pani poseł, taka jest moja opinia, takie jest moje stanowisko. Bardzo byśmy prosili, żeby państwo wzięli to pod uwagę. Chodzi o to, to jest wywieranie nacisku i bez dawania się w dyskusję, czy my ich przekonamy, czy państwo ich przekonają? Nie, państwo ich nie przekonają, ale jeśli z całego kraju posłowie będą mieli taki nacisk, tak, to będzie przedmiotem debat potem na klubie parlamentarnym, który będą mieli, tak, to wywiera jakiś ten. Nie, pamiętajcie państwo zawsze, że kropla drąży skałę, naprawdę pamiętajcie o tym. Że grupa, ja się bardzo cieszę z tej inicjatywy, że tutaj powstanie to biuro, że będzie takie miejsce, będzie regularna praca z dyżurem co tydzień, z jakimś większym spotkaniem, przynajmniej raz na miesiąc, takie są plany i życzę, żeby te plany się tutaj zrealizowały. Dlatego, że to jest już bardzo istotny punkt odniesienia. Naprawdę, proszę państwa, dzisiaj Marsze Niepodległości na przykład doroczne są wydarzeniem, wokół których jeden z socjologów to napisał, że w relacji do Marszu Niepodległości określa się młode pokolenie, tak? Jest za albo przeciw. I w sumie wygrywamy to, tak? Że większość młodego pokolenia, ta, która się jakoś chce określić, to określa się za, tak? Do tych wartości, które niesie za Marsz Niepodległości. Spora część jest dalej nieokreślona, ale ta, która się chce określić, to jest za. Przeciw jest mniejszość. I proszę pana, to się zaczyna od małych inicjatyw. To się od małych rzeczy zaczyna, nie? Ludzie muszą widzieć, po pierwsze muszą widzieć, że jest jakaś grupa, a kiedy się zaczyna grupa? Od dwóch osób się zaczyna grupa. Słupsk jest większym miastem niż powiedzmy miasto takie standardowe, powiatowe, no więc powiedzmy od pięciu osób, tak? Od pięciu osób zaczyna się grupa w takim mieście jak Słupsk. I to już jest siła. Jeśli działa konsekwentnie, regularnie, jeśli się pojawia z agendą, to już zaczyna, to już ten kamyk padający w wodę zaczyna zataczać kręgi. Tak? Im częściej pada, im jest większy, tym zatacza coraz większe kręgi. I to jest, ja wiem, proszę państwa, że praca społeczna, praca taka społeczno-polityczna, jest bardzo niewdzięczna praca. Dlatego, że jej efekty nie są widoczne ani po miesiącu, ani po dwóch, ani po pół roku, a czasami nawet nie po trzech latach. Ale jej konsekwentne, żmudne wykonywanie jest podstawą, żeby cokolwiek osiągnąć. Państwo już teraz muszą bardzo ostro się zbroić i przygotowywać do wyborów samorządowych kolejnych tutaj w Słupsku. Do kolejnych wyborów samorządowych. I proszę państwa, ale nie na zasadzie takiej, że w tym momencie usiądziecie i zaczniecie się kłócić, kto z jakiego okręgu ma startować, tak? I kto ma ten. Na to przyjdzie jeszcze czas. Teraz to macie pokazać,
współzawodnictwo pracy, tak? To teraz ma się pokazać, kto jest aktywny, kto potrafi w swojej dzielnicy, właśnie w swoim okręgu będzie potrafił powalczyć, tak? Przejść od tego domu do domu z tą ulotką, powalczyć o to miasto. To jest ten czas. To jest ten czas do tej pracy, współpracy i walki. Serdecznie Państwa oczywiście tutaj zapraszamy. Zróbmy tak. Ktoś, kto jeszcze nie zadawał pytania, bardzo proszę. Dziękuję Panu bardzo za wykład na temat właśnie polityki, obecnej polityki. Rzeczywiście, jeśli chodzi o PiS, to coraz bardziej niezrozumiała się staje polityka PiS-u. I jest to ona, nie reprezentuje PiS interesów właśnie narodowych Polski. To jest właśnie, ale kto wobec tego te interesy, jakie ugrupowanie, jaki właśnie ruch czy partia te interesy może właśnie reprezentować w sposób adekwatny do naszych możliwości czy potrzeb właśnie. No, ruch narodowy. Do tego potrzebne jest zaprezentowanie strategii i taktyki, strategii działania, po prostu zapoznania właśnie wszystkich nas, wszystkich ludzi, wszystkich właśnie obywateli polskich czy Polaków właśnie ze strategią działania, po prostu obranie tej strategii działania. Czy właśnie ta strategia już, na przykład ruch narodowy, liderzy ruchu narodowego już mają opracowaną, czy pracują nad nią, czy właśnie biorą udział, czy korzystają z ekspertów, na przykład z ludzi nauki. To jest jedna sprawa. Druga, chciałem właśnie zwrócić na to uwagę na zagadnienie sprawy, o której Pan mówił, bo są pewne rzeczy, które są nieodwracalne i taką rzeczą nieodwracalną będzie na przykład, jeżeli na przykład właśnie zawrzemy w tej umowie właśnie handlowej między USA a właśnie Unią Europejską, będzie właśnie pozwolenie na stosowanie GMO w rolnictwie. Już słyszałem, że przedłużono chyba o dwa lata pozwolenie na zakup nasion i paszy właśnie genetycznie modyfikowanych. Dlaczego? No, dokładnie nie wiem, ponieważ ten komunikat już wyleciał mi częściowo z głowy, ale jakie tam było motywowanie, ale oczywiście to nieprzekonywujące. I następnie jeszcze Pan mógł powiedzieć, czy na przykład USA, czy my w ogóle mamy nie mieć stosunków stosunków gospodarczych, politycznych, czy właśnie militarnych z USA, czy mamy szukać innych właśnie sojuszników, którzy będą w stanie zastąpić właśnie Stany Zjednoczone, czy po prostu Stany Zjednoczone mają być takim samym wrogiem dla nas, jak nasz ruch narodowy, jak na przykład Rosja jest dla właśnie PiS-u, zwłaszcza PiS-u. To jest druga sprawa. Jeszcze jedna taka sprawa, taka wiadomość. Wiadomość, mianowicie słyszałem tę informację bodajże w kanale Info. Była mowa o tym, że został po 5 latach został zwolniony z aresztu czy z więzienia na Ukrainie polski dziennikarz, któremu nie przedstawiono właśnie zarzutów, nie odbył się jego proces. Po 5 latach dopiero został zwolniony z aresztu. A w tym czasie właśnie, i to, ta informacja, ją usłyszałem, ponieważ nie oglądam internetu, więc info raz, nie była powtórzona. A natomiast to było w tym czasie, kiedy właśnie pokazywano i oczywiście apoteozowano niemal pilotkę właśnie ukraińską nad wiem, która właśnie wielkim bohaterstwem się odznaczyła i nie wiem, czy Pan jest znana, nie pamiętam nazwiska tego dziennikarza polskiego. Dziękuję Panu bardzo za tematy, które Pan poruszył. Bardzo sensowne pytania, rzeczowe.
Zacznę od końca. Kwestia tego dziennikarza, nie znam tematu. Nie znam tematu, jeśli chodzi o tego dziennikarza, natomiast powiem szczerze, że byłem zdziwiony, kiedy w Sejmie Rzeczpospolitej były uroczyste uchwały na rzecz właśnie Nadii Sawczenko, kiedy posłowie Nowoczesnej, Platformy i tak dalej robili kartoniadę z uwolnić Sawczenko. Nie spotkałem się bowiem w tym samym Sejmie przez te pół roku, który ponad pół roku już, który w nim zasiadam, żeby posłowie tych wszystkich formacji robili takie same akcje, na przykład na rzecz Polaków na Litwie, ich praw, czy Polaków na Białorusi, czy prawdę o ludobójstwie na Ukrainie. Nie. To jest, proszę Państwa, jakieś niepojęte, tak? Niepojęte w skali świata wręcz, że my tak kochamy być kochani na świecie, tak? Taką mamy potrzebę dopieszczenia jako naród i kochania, że już potrafimy być bardziej proukraińscy niż są Ukraińcy i jednocześnie nie dbać o swoje własne interesy. Szanowni Państwo, drugie pytanie dotyczyło, od końca idąc, pytał Pan o kwestię, muszę przypomnieć. Stany Zjednoczone. Nie, proszę Pana, my nie, naprawdę nie w idei narodowej, w tradycji narodowej, myślenie o polityce zagranicznej, tak jak powiedziałem, nie jest w zasadzie wrogów, tak? No wróg jest wtedy, jak mamy wojnę. Wtedy dane państwo staje się wrogiem, jest wrogiem, tak? Czy jak dąży do tej wojny, jak nam szkodzi. A wcześniej to jest jedno z państw, z którymi mamy jakieś relacje międzynarodowe. Istota sprawy polega na tym, żeby rozumieć, co się na świecie dzieje. Na świecie państwa dzielą się, to się zmienia oczywiście dynamicznie i ten taki globalistyczny, demoliberalny rozwój właśnie się kruszy i bardzo dobrze, że on się kruszy. Oczywiście, że to kruszenie się jest związane z wieloma ryzykami również dla państwa polskiego, ale gdyby ten układ cały, który właśnie TTIP między nimi ma cementować, i to ten wicenegocjator bardzo wyraźnie powiedział, to ma cementować strefę transatlantycką, że mamy iść tym modelem rozwoju, czyli model ideologiczny, nazwijmy to tęczowy, tak, kulturowo-obyczajowy, tęczowy kierunek rozwoju, demoliberalny, zanik państwa narodowego, dominacja globalnych korporacji, tak. I to powiedział ten wicenegocjator, właściwie między wierszami powiedział wprost, że ten model ma to cementować. Ten model teraz się kruszy. Co to oznacza? To oznacza, że relacje międzynarodowe, stosunki międzynarodowe wrócą do pewnego poziomu większej konkurencji, ale też do większej swobody kształtowania tych relacji. Prawdą jest, że to jest taki obszar, w którym zwyciężają te państwa, które są w stanie skutecznie swoje interesy przeprowadzić. Tutaj nie ma miejsca dla wiecznych słabeuszy, którzy opierają się o innych, którzy wierzą w jakieś zapewnienia międzynarodowej, charytatywnej akcji itd., itd. I Polska po prostu musi stać się państwem silnym, żeby w tych warunkach przetrwać i rozwijać się i budować silny blok państw Europy Środkowej, do którego liderowania jesteśmy naturalnie predestynowani. Czy to oznacza, że my mamy teraz, prawda, tam ogłosić USA, że to jest imperium zła, imperium szatana i prawda, wszystko co złe? Nie! USA jako państwo bardzo silne, najsilniejsze jeszcze przez długie lata, będzie obecne w naszej polityce i mamy racjonalnie kształtować z nimi relacje. Dobrą miarą polityki zagranicznej to jest polityka turecka w latach 2002-2012. Dlaczego mówię do 2012 roku? Dlatego, że to była taka modelowy przykład polityki wielowektorowej, gdzie Turcja bardzo szybko rosła ekonomicznie. Wielowektorowość polegała na tym, że oni powiedzieli, starali się na kilkadziesiąt lat o przyjęcie do Unii Europejskiej, czyli powiedzieli, a na co nam ta Unia? Sami się rozwijamy, tak? Sami się dobrze rozwijamy. Kiedy starali się mieć dobre relacje i z państwami arabskimi, i z europejskimi, i z USA, i z Rosją, i tak dalej, jednocześnie budowali swoją potęgę. Dlaczego do 2012 roku? No bo po 2012 roku Erdogan stwierdził, że już jest tak ugruntowany u władzy, te kilkanaście lat jego partia władzy, jest prezydentem, Turcja rośnie w siłę, ma na drugą najsilniejszą armię w NATO, no w związku z tym będziemy tutaj tworzyć jakąś politykę neoosmańską, neoimperialną. I dlatego on popiera teraz państwo islamskie w Syrii, żeby zniszczyć Syrię,
ponieważ on chce rozciągnąć już swoje wpływy bezpośrednio na cały Bliski Wschód, tak? Zaczęła się polityka neoimperialna turecka i w tym momencie, moim zdaniem, to się źle skończy dla Turcji, dlatego że no, będą mieli wojnę w Kurdystanie, właściwie już ona w Kurdystanie już trwa, a zaraz to będzie wojna. Natomiast, Szanowni Państwo, i to jest istota polityki dzisiaj też polskiej, którą Polska może prowadzić, tak? Czyli, po pierwsze, obniżenie temperatury w relacjach z Rosją. Nie przyjaźń tam, jakieś nie wiadomo, padanie sobie w objęcia z Iwanem. Nie, to są rządy. Ruch Narodowy nie jest od tego, żeby odpowiadać bajki, czym rządy. Obniżenie napięcia w relacjach z Moskwą. Zrobienie prostego układu z Białorusią. Na czym polega prosty układ z Białorusią? Bo to też nie jest tak, że ja, jak ogłosiłem, że powstał na nowo zespół parlamentarny Polska-Białoruś, to część ludzi tam wpadła w euforię, to super, super, teraz Białoruś i tak dalej. Oczywiście z Białorusią, ale też pod warunkiem załatwienia naszych interesów. To znaczy, no jakby mieliśmy spotkanie w ubiegłym tygodniu z ambasadorem Białorusi, to byłem jedynym posłem na tym spotkaniu, który poza kurtuazją, dyplomacją stosowną do miejsca i okoliczności itd., itd., zaczął też od razu konkrety, bo ja nie chcę takiego teraz zdarzenia, żeby pierwszy rok będziemy nawiązywać relacje z Białorusinami, drugi rok będziemy przedstawiać im nasze propozycje, w trzecim roku okaże się, że nic z tych propozycji i nic nie jest do zrealizowania, a potem skończy się kadencja. I Białorusini będą mieli sukces dyplomatyczny, bo oni cały czas balansują między Moskwą a Zachodem, będą mogli powiedzieć Rosjanom, o, to teraz my mamy dobre relacje z Polakami i nic w zamian my za to nie dostaniemy, to mnie to nie interesuje. To mi naprawdę, napić wódki się mogę i w Warszawie, nie muszę iść do Mińska białoruskiego, żeby to robić, tak? I będę 3 lata kultywował przyjaźń polsko-białoruską, z której nic nie wynika. To nie na tym polega. Ja powiedziałem na pierwszym spotkaniu z ambasadorem Białorusi, powiedziałem tak, że myślę, że trzeba przyjąć pewne wzajemne zasady dobrych relacji, stosunków sąsiedzkich z Białorusią, między Polską a Białorusią. I mówię, przedstawiłem, że tu powinny być dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, poszanowanie suwerenności politycznej wzajemne, to znaczy Polacy przestają, Polska przestaje dotować Bielsat i akcję demokratyzacyjną. Tak, my 20 lat walczymy do upadłego, do ostatniego Polaka będziemy na Białorusi walczyć o demokrację na Białorusi. A Łukaszenka rządzi 20 rok, wychowuje sobie synka następcę, ma w nosie te nasze akcje demokratyzacyjne, a my wspieramy Bielsatem białoruską opozycję, która w dodatku jest też antypolska i żołnierze wyklęci, dla niej to są mordercy z AK. A my sponsorujemy powstawanie takich filmów, proszę Państwa. I pani dyrektor Romaszewska cały czas jest bardzo mocno dyskutowana, no bo jest córką tych Romaszewskich, którzy są z KOR-u, są znajomymi całego Solidarnościowego, w tym niestety też Jarosława Kaczyńskiego, salonu warszawskiego, no i jest jak jest, tak? I jest jak jest cały czas. Więc ja mówię tak, po pierwsze poszanowanie suwerenności politycznej, zwijamy akcję demokratyzacyjną na Białorusi, robimy relacje z tym, kto rządzi, tak? Tym, kto rządzi na Białorusi, czyli z Łukaszenką. A po drugie, z drugiej strony, poszanowanie praw mniejszości narodowych, czyli nasz interes załatwiamy, tak? Nasz interes w postaci szkół dla polskiej mniejszości na Białorusi, bo oni tam się bardzo szybko rusyfikują. Nawet nie bioorganizują, to rusyfikują, bo nie mają polskiego szkolnictwa. Mają tylko w kościele i to nie w każdym kontakt. Tam ojczyna aż potrafią po polsku, a poza tym już problem, nie? I mówię bardzo prosto, bardzo delikatnie, dyplomatycznie, ja zaznaczyłem. Poszanowanie suwerenności politycznej, to jest gest Polski, z polskiej strony, powinien wyjść. I poszanowanie praw mniejszości narodowych, to jest ze strony białoruskiej. Jeśli będzie o czym rozmawiać, to rozmawiajmy. Jak nie będzie o czym rozmawiać, to po co mi te relacje? Po co mi te sztuczne uśmiechy? To od tego jest polityka, żeby takie rzeczy załatwiać, konkrety, nie? To jest to samo w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, sojusznik, wsparcie, bardzo dobrze, panowie. Konkrety na stół. Co żeśmy zyskali w zamian za to, że żyrowaliśmy neokolonialną akcję amerykańską w Iraku? Co żeśmy zyskali? Ścieżkę do Karbali. Film o Karbali. Film o Karbali. Bohaterstwo. Tak, bohaterstwo. Inwalidów wojennych. Nawet Amerykanie nie podziękowali za tą Karbalę. Nadal czekamy na wizę. Akurat w sprawie wiz, to oczywiście świadczy o złym traktowaniu Polski jako kraju,
Ale szczerze Państwu powiem, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby... Wcale Amerykanów nie namawiam tego, żeby te znosili obowiązek wizowy z prostego powodu. Będziemy mieli kolejną falę eksodusu, tym razem nie na wyspy, a za ocean. To jest nie no, mówiąc wprost, szczerze i brutalnie, nie? To dlatego nie jestem zwolennikiem wnoszenia wiz do Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, kolejna kwestia. Na końcu powiem o tej wizji strategii, ale była tam jeszcze jedna kwestia, jeszcze jedno pytanie. GMO i rolnictwo i to, co jest w standardzie. Oczywiście to jest ogromne zagrożenie, że te właśnie to, co mówiłem, standardy nie będą dotrzymywane, które są obecne w Europie, w Polsce, są wprowadzane na tle amerykańskich. Ale jak powiedziałem, to jest tak naprawdę otwarcie furtki, żeby koncerny będą robiły, co będą chciały. Nawet nie z polskim obywatelem, ale z tym, co polski obywatel je, ale również z polskim państwem, przez arbitraż. No i ostatnia rzecz, będziemy już powoli kończyć, dlatego że musimy jeszcze dotrzeć do Gdańska na spotkanie. I słowo stało się ciałem. Dobrze, to jeszcze pytanie i odpowiedź zbiorcza na tą strategię. I tutaj pan, tak? Kilka słów komentarzy, jeżeli można prosić na temat wyjścia ewentualnego Wielkiej Brytanii z konsekwencji tego. No i wspomniał pan teraz o tym, że w silnej grupy państw Europy Środkowej taka koncepcja będzie mowa, no więc jeżeli można, to też kilka słów na ten temat. Dobrze. To zacznę to i jeszcze zakończę tą odpowiedzią na pana z poprzednich pytań. Proszę Państwa, 23 czerwca, no zobaczymy, co się stanie. My nie mamy na to jakiegoś specjalnego wpływu, właściwie żadnego nie mamy na to, czy oni zdecydują się wychodzić, czy się nie zdecydują wychodzić. Jeśli by się zdecydowali wychodzić, spowoduje to pewną ilość problemów dla naszych rodaków na wyspach, aczkolwiek w moim przekonaniu mimo, że tam jest pewne ciśnienie i niechęć wobec imigrantów z tych, którzy przy naszych rodaków, którzy przyjeżdżają z Europy Środkowo-Wschodniej, to jednak brytyjska polityka i Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że w pewnej imigracji potrzebują w określonej wielkości i że naprawdę europejscy imigranci to jest o niebo coś lepszego niż poza europejscy imigranci. Oni sobie zdają z tego sprawę i mają tego świadomość. Jeśli chodzi więc o Brexit, to no, kibicuję, tak? Jeśli Wielka Brytania tego dokona, to oczywiście da paliwo polityczne eurosceptykom w całej Europie. Na pewno Marine Le Pen we Francji będzie też bardziej rozpędzona przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Mieliśmy teraz sytuację w Austrii, gdzie no, dużo wskazuje na fałszerstwo wyborcze, że nie dopuszczono do tego, żeby wygrał eurosceptyk z takiej narodowo-wolnościowej partii tamtejszej. I ten Van Belen zielony został tym prezydentem, no, ale to o włos. Ledwo. Byłem w Dreźnie na manifestacji Pegidy i tam też Alternative für Deutschland, alternatywa dla Niemiec, rośnie w siłę cały czas. Angela Merkel tą swoją decyzją o przyjmowaniu imigrantów dokonała rzeczy, wydawało się niemożliwe, czyli prawdopodobnie doprowadzi do tego, że się pozmienia tradycyjna niemiecka scena polityczna. Poza tym, że przyłożyła się do krachu Niemiec jako takich w przyszłości, tak? Proszę Państwa, no więc taki jest scenariusz. Europa Środkowa. Więc znowu, nie jestem utopistą, który wychodzi z przekonania, że jak zaszczepimy ideę Europy Środkowej, Międzymorza, to wszyscy teraz w nią uwierzą, będą realizować niezależnie od swoich interesów krajowych. Nie, tak nie będzie. Żeby ta idea została zrealizowana, potrzebne są dobre, oparte o rzeczywistą wspólnotę interesów relacji Polski z poszczególnymi państwami. To, co my musimy teraz zacząć robić, to nie tylko jeździć po tych stolicach państw w środkowej Europie, przekonywać ich, że to jest słuszna idea, ale pokazywać konkretne zyski, konkretne korzyści, pokazywać pewną perspektywę również ekonomiczną. Ale to jest to, o czym wspomniałem, między innymi w kontekście spodziewanego, czego spodziewam się, tego kryzysu finansowego, gospodarczego, którego druga fala
nadejdzie i pozmienia bardzo dużo w obecnym porządku międzynarodowym finansowym. My powinniśmy wyjść jako inicjator takiego myślenia przyszłościowego w tym kręgu. I teraz, ale podstawą są dobre relacje dwustronne Polski. Z Węgrami, z Czechami, ze Słowacją, być może z Białorusią w przyszłości, tak? To jest podstawa w ogóle, to jest grunt. I nie napalać się teraz, że zrobimy od Estonii po Grecję, a jak się Macedonia nie zgodzi, to już cały projekt weźmie w łeb, tak? Nie myśleć tymi kategoriami, tylko robić projekt w oparciu o dobre relacje, konkretne relacje, dobudowywane po prostu stopniowo, w ten sposób. To jest realne, wtedy jest realne. Niektórzy mówią, a Węgrzy nie grają razem z nami. Proszę Państwa, no Węgrzy podjęli pewne strategiczne wybory 6 lat temu, jak Orban doszedł do władzy i oni obrali je również w reakcji na to, jak Polska się zachowywała. Bo Orban przyjechał do Warszawy i powiedział, że chce, marzy mu się, żeby Polska była liderem środkowej Europy. A Polska co zrobiła? Co zrobił rząd polski? No, Radosław Sikorski pojechał do Berlina i powiedział, że Niemcom, o, chcemy, żeby Niemcy kierowały Unią, nie? No to, przepraszam bardzo, to Orban mówi, to po cholerę, ja mam się orientować na Warszawę, to już lepiej na Berlin, albo na Moskwę, albo ten, tam jest widać inicjatywa i centrum i teraz, a tak w ogóle, to przede wszystkim robi politykę budapesztańską, tak? I Warszawa tam niech sobie robi, co chce. No i teraz mamy taką sytuację, że jest taki wpływowy, zdaje się to na Politico było, to jest taki wpływowy periodyk opisujący sytuację polityczną w Europie. No i tam ze zdumieniem odkryli, że wyszło im, że Orban jest jednym z najbardziej wpływowych przywódców w Unii Europejskiej. 10-milionowe Węgry, a to jest jeden z najbardziej wpływowych przywódców. Dlaczego? Bo jest wyrazisty. Bo jest wyrazisty, konsekwentny, prowadzi politykę, która jest punktem odniesienia dla innych państw. Tak? Jest punktem odniesienia dla innych państw. I z tego płynnie przejdę do odpowiedzi jeszcze na ostatnie pańskie pytanie, czyli o wizję i strategię, jeśli chodzi o ruch narodowy. Tak? Też może powiedzieć, co ruch narodowy może teraz w parlamencie zrobić, prawda? Jest większość rządowa, więc jesteście w opozycji tej narodowo-katolickiej, ale nie macie klubu, nie macie wielkich dotacji finansowych. Proszę Państwa, pierwsze najważniejsze co jest, to właśnie być tym wyrazistym punktem odniesienia w debacie publicznej, tak? Dlatego ruch narodowy ma przed sobą przyszłość, a mimo potencjału, jaki wyniósł z kampanii prezydenckiej i mimo posiadania zasobów do tego, nie ma przyszłości na przykład jakiś szeroki klub PiS-15, bo oni nie potrafią się zdecydować na jednoznaczną agendę ideowo-polityczną i dlatego przegrają, tak? To nie znaczy, że nie mają tam dobrych pomysłów i pewnych słusznych idei, że nie ma tam porządnych ludzi, bo są. Ale w ten sposób się nie da. Być wyrazistym punktem odniesienia w debacie publicznej. Pierwsza rzecz. Mieć wyrazisty szyld i budować go konsekwentnie przez lata. Nie, że o, zmienia się rzeczywistość społeczno-polityczna, to co pół roku zmieniamy szyld i w różne koncepcje, tak? Nie. Po drugie, mieć struktury. Rzecz banalna, ale ważna i podstawowa. Jak partia polityczna chce być poważna i chce się liczyć, to jest minimum, to jest to, że jesteśmy w stanie z marszu zarejestrować sejmiki wojewódzkie, czyli 86 okręgów sejmików sejmikowych wojewódzkich i 41 okręgów sejmowych. To jest to, tak? Czyli mamy jeszcze parę okręgów w województwach na odrobienie i jesteśmy do tego gotowi w przyszłym roku, tak? Żeby brać udział w tych zawodach. Po trzecie wreszcie kwestie strategiczne, tak? Kwestie strategiczne i programowe. We wrześniu mamy kongres programowy Ruchu Narodowego. Robimy kongres wrześniu, październik. Ukreśliliśmy to na jesień, będziemy do wakacji, chcemy doprecyzować termin. Mamy kongres programowy Ruchu Narodowego i przedstawić konkretne założenia. Mamy teraz czas na spokojną pracę, na spokojną robotę organizacyjną. Tego czasu nie mieliśmy w poprzednich latach, bo najpierw nie mieliśmy jednolitego ugrupowania, tylko mieliśmy ludziom w strukturze ruchu społecznego, a potem mieliśmy 6 kampanii wyborczych. Braliśmy udział w 4 kampaniach ogólnopolskich przez 2 lata i w duchu uzupełniającym, w Zielonej Górze i na Mazowszu. To jest po prostu morderczy, 6 kampanii wyborczych bez pieniędzy, bez rozbudowanego aparatu partyjnego, to jest naprawdę coś prawie niemożliwego, a nam się udało. Tak? Coś prawie niemożliwego, a nam się udało to zrobić. I teraz jest ten czas właśnie takiej roboty, o jakiej mówiliśmy chociażby tu w Słupsku, organizacyjnej pracy u podstaw, która ma, no i Winnicki w Sejmie, tak, ma
agendę narodową, gdzie się da rozniecać, tak, i tego pilnować. I robimy struktury w całym kraju, piszemy program. I jaki jest plan? No plan jest taki, że najbliższe wybory, to nie są wybory, które my jeszcze dominujemy na scenie politycznej, to jest oczywiste. To są dopiero kolejne wybory, w której możemy zyskiwać większy wpływ. W tych najbliższych wyborach mamy istnieć jako podmiot na scenie politycznej, tak? Mamy wypływać na szerokie wody. W kolejnych wyborach będziemy bić się już, w moim przekonaniu, o większe rzeczy, o większe poparcie. Natomiast pojawiły się takie głosy i tendencje, że na przykład Ruch Narodowy ma zbyt, dyskusja o wizerunku, zbyt radykalny wizerunek, nie? Musicie być, ktoś mi powiedział, nie masz, musicie być bardziej soft, nie? Może tak, w tej pracy nie kontynuuje to dzieło. Życzymy mu w tym powodzenia. Proszę Państwa, jest przyszłość, perspektywę, to naprawdę trzeba myśleć nie kadencjami, bo po to został stworzony Ruch Narodowy, żeby nie myśleć kadencjami, a myśleć pokoleniami. Dziękuję serdecznie. Człowiek i postęp. Dziękujemy Państwu przede wszystkim za przybycie. Od siebie chciałbym dodać, że w tej chwili powstaje lokal oficjalny Ruchu Narodowego, Marsza Narodowego Słupska, który będzie się mieścił w Słupsku 3 maja 72 przez 3. W tej chwili jest w trakcie remontu, a więc myślę, że w ciągu miesiąca powinien zostać uruchomiony. Na pewno zostanie to ogłoszone na naszym fanpage'u. Wtedy będą regularne dyżury nasze oraz spotkania, na które będzie można przyjść. Będzie chcielibyśmy, aby było to miejsce, gdzie lokalni patrioci, osoby aktywne, które chcą wyrazić aktywność, mogą się spotkać, zawsze swobodnie porozmawiać. I wszystkich serdecznie zapraszamy przede wszystkim do odwiedzin, tak? Ode mnie to będzie wszystko. Dziękuję za przybycie. Tak, serdecznie.